Cześć, siemanko. Dzisiaj środa, dzień sparingowy. I dlatego dzisiaj chciałem pomówić troszeczkę o kondycji. Mówię o kondycji w kontekście samopoczucia w walce. Bo często właśnie tak mówimy, że dzisiaj słaby trening był, znaczy nie tyle słaby trening, co słabo mi szło podczas treningu, bo nie miałem kondycji, tak? Bo się zmęczyłem, bo było ciężko. I co wpływa na to, że jest ciężko w walce, tak, a innym razem idzie dobrze, jest lekko, jest przyjemnie. Na to ma wpływ wiele czynników. Po pierwsze, czy ogólna wasza taka sprawność i przygotowanie fizyczne jest na odpowiednim poziomie? No bo jeżeli zaniedbujecie treningi, przygotowanie fizyczne, nigdy nie biegaliście, nie jeździliście na rowerze, nie robiliście drilli, nie sparowaliście zbyt często, no to wiadomo, wasza kondycja nie będzie jeszcze na takim poziomie jak waszego przeciwnika na przykład. Więc po pierwsze trzeba właśnie przygotować się fizycznie i te przygotowania, no one trwają dość długo, tak? To one trwają wiele miesięcy, czasami nawet lat, żeby być na odpowiednim poziomie, tak? Dojść do jakiegoś tam poziomu, w którym możecie walczyć teoretycznie z każdym. Druga rzecz, odżywianie. Odżywianie bardzo ważny element i nie można tego pomijać, a wiele osób zaniedbuje. I często właśnie słyszę na treningach, że ale ciężko było, tak, najadłem się tego, tamtego i potem zdychałem, brzuch bolał, czy tam wzdęcia, czy ciężko po prostu, czy nie było energii. No słuchajcie, jeżeli najecie się mięsa przed samym treningiem, tak, albo czegoś tłustego, no to wiadomo, będzie ten układ trawienny obciążony, nie będzie energii na walkę. Polecam sobie zjeść coś lekkiego, węglowodany, jakiś ryż z owocami, czy kaszę, czy chleb, czy coś takiego, co Wam dostarczy energii, ale nie obciąży zbyt mocno układu trawiennego. Kolejna rzecz, regeneracja. Jeżeli ktoś się nie wysypia, no to będzie to odczuwał, tak? Potem na walkach. Tętno będzie podniesione, będziecie czuli się osłabieni, mięśnie nie będą do końca zregenerowane, układ nerwowy szczególnie. Więc bardzo ważna rzecz, wysypiać się. Jeżeli nie możecie w nocy przespać tych 8-9 godzin, no to w ciągu dnia zrobić drzemkę. Przyjść z pracy czy ze szkoły. Przed sparingami położyć się na pół godzinki. Może uda Wam się przespać 15 minut, może 20 minut i nawet może poleżeć tylko z zamkniętymi oczami. I to na pewno pomoże potem w walce, będziecie czuli się dużo lepiej. Kolejna rzecz, aspekt psychiczny. Jeżeli boicie się walki, jeżeli boicie się przegranej, boicie się przeciwnika, no to na pewno będziecie mocniej spinać się, mocniej się siłować i to wpłynie na waszą kondycję, na waszą efektywność w walce. Często właśnie na zawodach, tak, widzimy jak osoby niektóre się mocno denerwują, mocno spinają i przez to przegrywają, choć teoretycznie mogliby uzyskać lepszy wynik, tak, to potem ta kondycja gdzieś tam zanika. Nie mają siły, żeby walczyć, tak? Mimo tego, że może nawet technika jest i całkiem nieźle sobie radzą na treningach, ale aspekt psychiczny gdzieś tam siada i nie radzą sobie. Kolejna rzecz, znaczy jeszcze wracając do tego aspektu psychicznego, to też czasami nawet nie strach, a takie zdenerwowanie, sfrustrowanie to też psuje całą walkę i prowadzi was do tego, że zaczynacie się siłować, a nie używacie techniki. Jak ktoś nawet słabszy stopniem wam zacznie przechodzić gardę, gdzieś popełniliście błąd, tak, i się zdenerwujecie tym i zaczniecie uciekać za wszelką cenę, on zacznie znowu was gdzieś tam atakować i wy ciągle będziecie tylko uciekać, uciekać, no to wiadomo, więcej energii stracicie, kondycja będzie słabsza i ktoś to teoretycznie gdzieś tam jest słabszy od was, może was na tyle zdenerwować, że będziecie mieli słabszą kondycję od niego. Następna rzecz, przygotowanie techniczne.
tak? I doświadczenie. To jest bardzo ważna rzecz. To jest to, co odróżnia dobrych zawodników, tak? Od słabszych, co odróżnia doświadczonych, od początkujących. No bo jeżeli ktoś w odpowiednim czasie używa odpowiedniej techniki i z odpowiednią jeszcze dodatkowo siłą, no to wiadomo, że kondycja jego będzie na wyższym poziomie, ta energia będzie na wyższym poziomie i dzięki temu będzie mógł cały czas atakować, a przeciwnik szybciej będzie się męczył po prostu, tak? I mówicie, że mam słabą kondycję, bo nie udało mi się uciec, bo on mnie trzymał w bocznej, bo coś tam, bo mnie dusił, tak? I już nie mam siły, tak? I ciężki był trening i ciężko szło. No ale słuchajcie, jeżeli nie dacie się złapać w taką pozycję, nie będziecie ciągle tylko uciekać, no to stwierdzicie zupełnie coś innego, tak? Sobie pomyślicie, o, ale było fajnie, ale tutaj to zrobiłem, tutaj to zrobiłem, tak? No bo walka może wyglądać zupełnie inaczej, tak? Jeżeli jesteście w pozycji dominującej, a zupełnie inaczej odczuwacie to, jeżeli jesteście w pozycji zagrożonej, tak? Więc doświadczenie i przygotowanie techniczne powoduje to, że macie po prostu więcej energii w walce. Jeżeli jesteście lepsi od swojego przeciwnika pod względem technicznym, macie więcej doświadczenia, więcej tego cwaniactwa i możecie oszukać swojego przeciwnika, tak? To, no to wiadomo, więcej energii będziecie mieli w czasie walki. Mimo tego, że teoretycznie może fizycznie nie jesteście w szczytowej formie, tak? Ale to doświadczenie Wam pomaga w tym, że macie więcej energii. I też można właśnie zobaczyć to na zawodach, tak? Bo osoby, które zjadły zęby na startowaniu w zawodach i startują bardzo dużo i są doświadczonymi zawodnikami, no to mają właśnie dużą przewagę, bo oni mogą się rozluźnić w czasie walki, wiedzą na ile mogą sobie pozwolić, tak? Znają też dobrze przepisy. To wszystko to jest doświadczenie, tak? Jeżeli ktoś ma więcej doświadczenia w czymś, no to wiadomo, ma bardzo dużą przewagę. Więc na kondycję wpływają różne czynniki, tak? Ja nie wymieniłem tu może wszystkiego, ale tak ogólnie chciałem powiedzieć i chciałem Was uczulić, tak, na to, że trzeba patrzeć tak całościowo na pewne sprawy i na kondycję tak samo. Nie wystarczy tylko pójść i pobiegać sobie, czy pojeździć na rowerze, czy popływać, czy zrobić siłownię i to wystarczy, tak? Czy nawet skupić się tylko na brazylijskim jiu-jitsu i tylko przychodzić regularnie na sparingi, walczyć i drillować, bo to mówię, to jest tylko jedna rzecz, tak? Aspekt fizyczny. Ale jeszcze inne rzeczy, o których musicie myśleć, no to mają bardzo duży wpływ na to, czy będziecie mieli kondycję w walce, czy będziecie mieli energię. I tyle. Nie chcę już przedłużać. Do zobaczenia następnym razem. Widzimy się już niedługo, tak? Bo mam zamiar nagrywać troszeczkę więcej tych filmów, bo widzę, że Wam się to podoba. Dzięki za odzew. Pozdrawiam, cześć.